Witam Was serdecznie i zapraszam na krótki filmik, w którym pokażę, jak w bardzo prosty sposób postarzyć nowe doniczki z terakoty. Zanim ceramiczne doniczki pokryją się naturalną patyną, musi minąć sporo czasu. Mnie udało się uzyskać ten efekt w kilka, no może w kilkadziesiąt minut. Postawiłam na biel i myślę, że to najprostszy sposób, by uzyskać naturalny efekt postarzenia bez specjalnych zdolności. Zaczynamy! Będą nam potrzebne doniczki z terakoty, farba akrylowa do drewna, gąbka kuchenna i papier ścierny. Ja użyłam gradacji 100, jeśli macie 120, też będzie ok. Obligatoryjnie miseczka z wodą, gdyby farba była zbyt gęsta lub nałożycie zbyt dużo farby i trzeba będzie ją zetrzeć. Doniczki z terakoty nie mają idealnie gładkiej powierzchni jak te plastikowe, co akurat w tym wypadku jest dużym atutem. I mogę zacząć malować doniczkę. W zasadzie nie chodzi mi o jej pomalowanie, a zrobienie na niej przetarć, takie pobielenie doniczki. Zaczęłam gąbeczką namoczoną w farbie i bez przesady z tą farbą od przetarcia wgłębień. Kolejno będę ją stemplować, pamiętając o każdym zakamarku, również o spodzie i wnętrzu doniczki. Wnętrze doniczki oczywiście nie malujemy w całości, tylko do tej wysokości, gdzie będzie ziemia. Jak widzicie, wcale nie staram się idealnie pokryć doniczki farbą. Stempluję właśnie po to, żeby nie było widać ruchu pędzla i żeby wyglądało to maksymalnie naturalnie. Doniczkę odstawiam do wyschnięcia i pora na spodeczek, który będzie pasował idealnie do doniczki. Analogicznie, jak w przypadku doniczki, zaczynam od przecierania zagłębień, malowania gąbeczką, a kolejno dociskanie, stemplowanie, żeby te linie nie były idealne. Całość odstawiłam do wyschnięcia na około godzinę. W temperaturze pokojowej farba akrylowa jest bardzo szybko sucha w dotyku, w związku z czym już po tej godzinie możemy przystąpić do szlifowania. Szlifowałam całą powierzchnię, tak spodeczka jak i doniczki. Dzięki temu, że terakota nie jest idealnie równa, efekt bardzo szybko jest widoczny. Ale co istotne, zwróćcie uwagę, żeby mocniej przeszlifować ranty. Ostatni rzut okiem na całość, drobne kosmetyczne przetarcia i gotowe. Sami ocencie efekt końcowy moich starych, nowych doniczek. Ślicznie dziękuję Wam za uwagę i do następnego. Miłego tworzenia!